Rozpocznijmy nasze rozważanie od czytania listu apostoła Pawła do Kolosan, rozdział 2, od wiersza 4 do wiersza 7. Od wiersza 4 do wiersza 7, a potem także zwrócimy naszą uwagę na jeszcze jedno miejsce z listu apostoła Pawła do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian, z 14 rozdziału, 33 wiersz. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim schodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. I drugie miejsce, list pierwszy apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 14, wiersz 33. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku. W jednym i w drugim miejscu jest podkreślona cecha natury Bożej. Rzadko się o niej mówi, rzadko się też na nią zwraca uwagę, a wręcz może gdzieniegdzie w ogóle się na tę cechę Bożej natury uwagi nie zwraca. Tą cechą Bożej natury jest ład, jest porządek, bo w liście do Kolosan Paweł pisze, tutaj jest nasze tłumaczenie mówiące ład, cieszę się, że jest wśród was ład, ale w innych tłumaczeniach jest napisane, cieszę się, że jest wśród was porządek. I kiedy myślę nad tą cechą Bożego charakteru, to kochani bracia i siostry, zauważam, że jest to bardzo dominująca cecha Bożego charakteru. Ład i porządek. Wystarczy otworzyć pierwszą Księgę Mojżeszową, czego ja czynić nie będę. Ale w pierwszym i w drugim wierszu jest napisane, że ziemia, którą Bóg stworzył, była chaosem, była pustkowiem, a więc panował nieład, brakowało harmonii. I wówczas to Bóg, widząc, jak wygląda to przez Niego stworzona ziemia, oddelegował Ducha Świętego właśnie po to, aby się objawił charakter, natura Boga, aby ziemia została uporządkowana, doprowadzona do ładu i porządku. Przypomnę, że kiedy Bóg wyprowadzał swój wybrany naród z Izraela, to nie powiedział, idźcie, kto pierwszy, ten lepszy. To nie powiedział, zachowujcie się jak pospolite ruszenie, a więc pełne chaosu i nieuporządkowania. Ale czytamy wyraźnie, że i wśród Bożego narodu objawiła się ta cecha natury Bożej. Bóg posegregował całego Izraela na poszczególne plemiona i każdy plemię wiedziało, jak i kiedy ma ruszać i gdzie ma stawać. Tam panował idealny porządek. Gdybyście zapytali takiego Żyda, takiego Izraelitę, z jakiego plemienia jesteś, on wiedziałby, z jakiego plemienia pochodzi. On wiedziałby, gdzie jest jego miejsce. Dalej, gdy czytamy o tym Bożym nakazie, aby zbudowana została świątynia, przypomnijcie sobie, kochani bracia i drogie siostry, jak Bóg bardzo był zatroskany o każdy szczegół w świątyni. On nie powiedział, narzucajcie tam, tu skrzynię, tam ołtarz, a więc zróbcie jeden wielki bałagan, zróbcie jedno wielkie rumowisko. Nie, nie, to było wszystko precyzyjnie zaplanowane. Tu ma stać ołtarz, tu ma stać skrzynia przymierza, tu ma stać świecznik, a więc wszystko na swoim miejscu. Gdy Mojżesz otrzymał wizję przybytku, a więc przyszłości świątyni i odchodził od Boga, takie odnoszę wrażenie, że jakby Bóg pogroził mu palcem i powiedział, tylko masz uczynić wszystko tak, jak ci zostało pokazane na górze. A więc Mojżesz nie miał prawa decydowania, że postawi to tam, a to tam. Mojżesz musiał się trzymać Bożego porządku. Dlaczego?
bo Bóg jest Bogiem ładu i porządku. To szatan przynosi chaos, zamieszanie. To szatan powoduje, że wszystko, co Bóg porządkuje, on niweczy, on powoduje chaos. Spójrzcie zresztą na człowieka. Jeśli nawet człowiek przed nawróceniem jest człowiekiem pełnym chaosu, a ten jego chaos wewnętrzny wyraża się także i w zewnętrznym wyglądzie. Jeden kosmyk czerwony, drugi kosmyk zielony, czwarty kosmyk jeszcze inny, a wiele, wiele chaosu w jego wyglądzie. Ale czy zauważyliście, że gdy się człowiek nawraca, to następuje porządek. To nagle włosy z czerwonych stają się normalne, z zielonych także normalne, to nagle kogucia grzywa staje się normalna. Człowiek normalnieje, bo Bóg zaczyna porządkować jego wnętrze. A to porządkowanie jego wnętrza powoduje także i porządek na zewnątrz. Tak, człowiek prawdziwie nawrócony, wewnętrznie uporządkowany, także uzewnętrznia to swoim i wyglądem, i sposobem bycia, i sposobem postępowania. Znika chaos, następuje porządek, ład. Dlaczego? Bo w mym sercu mieszka król. A ten król, który w sercu moim mieszka, jest Bogiem porządku, jest Bogiem ładu. Paweł pisze, ja się cieszę, że jest wśród was ład. Nie sprawia to satysfakcję. A Paweł pisał ten list, będąc więźniem w rzymskim więzieniu. Ktoś mu doniósł, że tam jest ład w tym zborze, że tam jest porządek w tym zborze. I Paweł odpisuje, ja się z tego cieszę, że wśród was jest porządek. Pamiętajcie, diabeł jest czynicielem chaosu. Bóg jest Bogiem porządku. I każdy, kto usiłuje w jakikolwiek sposób spowodować chaos, zamieszanie, staje się sługą tego, który powoduje chaos i zamieszanie. Zauważcie, kiedy małżeństwo, w którym może panować straszliwy bałagan, straszliwy chaos, mam na myśli ich relacje między żoną a mężem, kiedy się nawracają, to do tego domu wkracza porządek. Prawda? W prawdziwie chrześcijańskim małżeństwie panuje porządek. Każdy wie, jakie jest jego miejsce. Każdy wie, jakie jest jego miejsce. W rodzinie, w małżeństwie, w którym nie ma porządku, znaczy coś jest wątpliwej jakości. To znaczy, że jeszcze to małżeństwo nie dopuściło Boga do pełni głosu. Bo Bóg powoduje uporządkowanie chaosu. Bo Bóg jest Bogiem porządku. Nie wiem, czy mam prawo i czy się zdobędę na odwagę. Zdobędę. Zdobędę się na odwagę i powiem, że nawet w domu, w chrześcijańskim małżeństwie jest wszystko na swoim miejscu. Prawda? Nie ma tu sterta, tam sterta, poprzewracane, trudno przejść, bo nie wiadomo, można się potknąć w każdej chwili na coś. Nie, w chrześcijańskim małżeństwie wszystko jest uporządkowane, bo Bóg jest porządkiem. Bóg jest Bogiem porządku. Możecie się śmiać z tego albo i nie, ale tak to jest. Ja tak to rozumiem, że Boże działanie, Boga porządku oglądać w każdym, można oglądać w każdym celu naszego życia. Wyobraźcie sobie nawet w ogródku na wiosnę. Już macie bratki posadzone, bo ja już. No więc w każdym calu można oglądać Boga porządku, jeśli On jest naszym Panem. I idąc dalej za tą myślą, powiem tak. Porządek zakłada i porządek wymaga, że ktoś jest liderem, a ktoś jest podporządkowany temu liderowi. Popatrzcie, gdy Bóg stworzył aniołów, serafów, to nie powiedział, no teraz się czujcie wolni, tak jak chrześcijanie, róbcie sobie każdy, co chce, fruwajcie sobie, gdzie chcecie. Czy tak to Bóg uczynił? Nie, ustanowił archaniołów i wszystkich aniołów podporządkował pod tych przywódców, których ustanowił.
A przejdźmy teraz niżej, z nieba zejdźmy niżej. Gdy stworzył dzień, czytamy, że gdy stworzył dzień, ustanowił słońce liderem dnia. Jest tak napisane? A gdy stworzył miriady gwiazd i noc, postanowił, że liderem nocy będzie księżyc. Tak. A popatrzmy na przyrodę. Popatrzmy na przyrodę. Spójrzcie tego lata na mrowisko, kopiec, w którym mieszkają mrówki. Myślicie, choć to wszystko tam wygląda tak bardzo chaotycznie, biegają tam i z powrotem, ale Biblia powiada też wyraźnie. Idź i przypatrz się mrówce. Dlaczego? Ponieważ ona wie, że bez liderki, bez królowej, no nie mogłoby funkcjonować to mrowisko. Dlaczego? Bo Bóg ustanowił tam pewien porządek. Jeśli się ktoś nie boi pszczół, a ja się panicznie boję, to usiądźcie koło ula. To też zobaczycie pozorny nieporządek. Bieganie, latanie, tam i z powrotem. Ale tam każda pszczółka wie, jak jest jej zadanie i wie, komu jest podległa. Prawda? Nie wiem, czy są wśród nas pszczelarze, ale pewnie są i powiedzieliby, królową jest królowa matka, ona kieruje wszystkim tym, co się dzieje w ulu. Podobnie wśród zwierząt, watacha wilków ma swojego lidera. Każda grupa zwierząt ma swojego lidera. Stado lwów ma swojego lidera. Bo gdzieś tam w tym odbija się Boży charakter. A Bóg jest Bogiem ładu i Bogiem porządku. A jak to ma być w zborze? A jak to ma być w zborze? Czy w zborze, w kościele także obowiązuje coś z Bożego charakteru, czy nie? Czy też w zborze jest samopaństwo? To znaczy każdy robi, co chce i każdy myśli, co chce i każdy mówi, co chce. No bo ja tu jestem najważniejszy. Czy też w zborze, który jest przecież odbiciem natury Boga, ma miejsce porządek, ład, czy też chaos? Nie, kochani. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że zbór jest, że świątynia jest symbolem nowotestamentowego Kościoła. A skoro tam Bóg taki ład wprowadził, to jest nie do pomyślenia, żeby w Kościele mógł panować chaos i zamieszanie. Tam też jest, tam też obowiązuje ład i porządek. I źle robią ci, którzy się buntują przeciwko temu porządkowi. Wy wiecie, kto się zbuntował przeciwko porządkowi na samym początku, gdy Bóg stworzył aniołów, cherubów i serafów. Jeden z archaniołów wymówił posłuszeństwo Bogu. Poszedł w swoją stronę, ale poniósł za to konsekwencje. Już dzisiaj nie jest archaniołem, ale jest szatanem, diabłem, zwodzicielem. A więc Bożym zamiarem jest porządek, ład. Porządek i ład we wszechświecie, porządek i ład w kościele, porządek i ład w rodzinie, porządek i ład w małżeństwie i porządek i ład w pojedynczym człowieku. Może zbór na to powiedzieć amen? Tak, porządek i ład w pojedynczym człowieku. A jeszcze raz podkreślam, porządek zakłada, że ktoś jest pierwszym, że ktoś jest liderem, a inni są mu poddani, podporządkowani. Niemożliwe jest, żeby nawet gęsi odlatując, klucz gęsi czy żurawi odlatujących na południe przed zimą leciały w chaosie, w zamieszaniu. Nie, lecą według uporządkowania. Jest któryś pierwszy, a są następne. W Izraelu podobnie było. Byli liderzy, którzy przewodzili całemu plemieniu, całemu rodowi, a wszyscy inni byli, szli za nimi. Dlatego, aby w zborze był porządek, aby w kościele był porządek, apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale powiada, że Bóg ustanowił, Bóg dał, Bóg obdarował Kościół liderami i nazwał ich apostołów, proroków, ewangelistów,
nauczycieli, pastorów i nauczycieli. Ustanowił liderów, aby przewodzili jego kościołowi, aby panowali nad chaosem i porządkiem, aby nie dopuszczali do chaosu i porządku, ale aby czuwali nad tym, żeby się wszystko działo godnie i w porządku. Chwalę was, pisze Paweł, że widzę u was, że jest u was ład i porządek. Chwalę was, że nie ma u was rozgardiaszu, chaosu, zamieszania, nie, ale jest ład i porządek. Ład i porządek. Źle się dzieje, kiedy ciele ma dwie krowy, prawda? Przepraszam, ciele ma dwie głowy. To nie jest już ciele. To jest jakaś bestia nienaturalna. A więc musi być jedna głowa, której wszystkie inne organy w ciele są podporządkowane. Drodzy bracia i siostry, zrozummy to i podporządkujmy się temu. A wtedy będziemy sami doznawać Boże błogosławieństwo. W moim przekonaniu rola liderów jest niezwykle ważna. Jest niezwykle ważna i my dzisiaj będziemy takich liderów wybierać. I będziemy im powierzać stery zboru. A więc będziemy powierzać im stery zboru, oczekując, że będą na tyle otwarci na Pana, że Pan będzie przez nich kierował zborem. Rola liderów jest niezwykle ważna. Jest niezwykle ważna. Tak, jest bardzo ważna. Już to kiedyś mówiłem, że historie państw, narodów nam to podpowiadają. Jeśli w jakimś państwie, w narodzie powstawał mądry lider, rozsądny lider, to ten kraj prosperował. To temu krajowi zaczęło się dobrze powodzić. To gospodarka się podnosiła. Stopień powodzenia się podnosił. Jeśli powstawał mądry, rozsądny lider. Ale jeśli się pojawiał nicpoń, przepraszam, jeśli ktoś takie nazwisko nosi, bo są takie nazwiska, ale jeśli pojawiał się człowiek niegodziwy, nierozsądny, to doprowadzał kraj do chaosu. Niech mi wolno będzie przypomnieć Izraela, bo on jest naszym odniesieniem. Gdy pojawił się Boży dar w osobie Dawida, popatrzcie, jak to państwo pięknie się rozwinęło. Do tej pory było podbijane, ciemiężone, zniewolone. A kiedy pojawił się Boży dar, Dawid podniósł to państwo do najwyższej, jakbyśmy dziś powiedzieli, półki. Królowie z innych państw przyjeżdżali, aby składać hołd Dawidowi. Granice państwa się poszerzyły do takiego stanu, jakiego już nigdy potem ani wcześniej nie osiągnęły. A więc kraj prosperował. Ludzie, jak powiedział kiedyś Gierek, żyli dostatnio i bogato. A więc kraj prosperował. Nastąpił pokój, nastąpiło błogosławieństwo. Ale pojawił się inny przywódca, inny lider. Wspomnę choćby jednego z nich, Achab, doprowadził do totalnej ruiny. Ołtarze pańskie zostały zburzone, lud przestał kłaniać się Bogu, a poszedł za fałszywymi bogami, ponieważ lider poszedł za fałszywym Bogiem. I w związku z tym nastąpiła tragedia. Kraj został podbity, kraj został uciemiężony, zaczęła się tragedia. Tak, od liderów bardzo dużo zależy, bardzo wiele zależy. I w związku z tym apeluję raz jeszcze, abyśmy z rozsądnym sercem podchodzili do dzisiejszych decyzji, abyśmy oczekiwali na prowadzenie Ducha Świętego, abyśmy byli otwarci na Ducha Świętego. Ja wierzę, że nasi kandydaci są na tyle odpowiedzialni, że każdy z nich, niezależnie od tego, kto będzie wybrany, zrobi wszystko, żeby zborowi się powodziło lepiej i lepiej, żeby zbór prosperował. I w związku z tym jest bardzo ważna nasza postawa wobec liderów. My się tak mniej troszczmy o nich, bardziej się troszczmy o naszą postawę wobec nich. No ale wróćmy jeszcze na moment do roli liderów w zborze. Dlaczego rola liderów jest aż tak bardzo ważna?
ponieważ czy oni tego chcą, czy oni tego nie chcą, czy oni tego chcą, czy tego nie chcą, stają się w momencie z wyboru przez zbór, bo to poprzez zbór objawia się rozliczna mądrość Boża. I wybór ich, wybranie ich nie będziemy traktować inaczej, jak tylko wolę Bożą. A więc upodobało się Duchowi Świętemu i nam. Myśmy tylko rozeznali głos Ducha i wybrali. Ale to Duch Święty jest tym, który ustanawia apostołów, proroków i tak dalej. A więc jeśli tak się stanie, to musimy rozumieć, musimy to przyjąć do wiadomości, że to, że Boże błogosławieństwo, którym Bóg chce błogosławić swój Kościół, Jezus chce błogosławić swój Kościół, spływa, powinniście to już pamiętać, bo już o tym mówiłem wielokrotnie, spływa poprzez liderów. Zbór powinien się z tym zgodzić. Amen. Nie poprzez wszystkich, poprzez liderów. Niech mi wolno będzie przypomnieć wam siedem zborów w Azji, do których Chrystus kieruje swoje uwagi. Czy ty Chrystus wchodzi tylnymi drzwiami, czy też do anioła zboru. A więc poprzez posłańca, posłanego do określonego zboru, głowa Kościoła, Chrystus kieruje swoje uwagi. Kieruje pozytywne i kieruje negatywne. Pastor jest, czy liderzy są odpowiedzialni za stan duchowy zboru. To poprzez nich Pan przekazuje swoje uwagi zborowi. To poprzez nich Pan przekazuje swoje błogosławieństwo, ale także i swoje napomnienie. I nie należy się obrażać, jeśli usługujący pastor mówi coś. Oczywiście nie robimy z kazalnicy strzelnicy, ale też nie możemy zatrzymać Ducha Świętego, jeśli nam każe usługiwać na temat na przykład pychy, a ktoś jest tak pyszny i się obraża. No nie można, no to jak? A więc trzeba być świadomym, że liderzy są kanałami, przez które Bóg przekazuje swoje błogosławieństwo i swoje napomnienie. Idąc dalej, bo tych miejsc w Słowie Bożym jest całe mnóstwo, które mogłyby to potwierdzić. Ja tylko na jedno zwrócę uwagę. Kiedyś Bóg powiedział, przywołaj wszystkich starszych zboru do Mojżesza. Przywołaj wszystkich starszych zboru. Jeśli chcecie mnie kontrolować, to sprawdźcie. To jest 4 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, 25 wiersz. Przywołaj wszystkich starszych zboru. I kiedy Mojżesz przywołał 70 starszych zboru, tam czytamy bardzo wyraźnie. Czytamy coś, co nas może zdumiewać. 4 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, 25 wiersz. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach. Gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co się mi już po tym nigdy nie zdarzyło. Popatrzcie na zdumiewające postępowanie Boga. Przecież Bóg mógł bezpośrednio sam przekazać bez udziału Mojżesza swojego ducha na tych 70. Ale Bóg honoruje porządek. Mojżesz był liderem i Bóg wziął z lidera, z Mojżesza swojego ducha i przekazał na tych 70. Na tych 70. A więc Bóg przekazuje swoje błogosławieństwo poprzez liderów, których wcześniej dał zborowi, których poprzez zbór ustanowił w zborze. A więc mamy jeden przykład. Mamy ich zdecydowanie więcej. Gdy czytamy o Eliaszu i Elizeuszu, to także w drugiej księdze Kronik Królewskiej, w drugim rozdziale, w 15 wierszu czytamy o czymś niezwykłym. Oto gdy Bóg zabierał Eliasza, nagle czytamy, że spoczął duch, który był na Eliaszu, na kim? Na Elizeuszu. Dlaczego Bóg nie przekazał bezpośrednio, tylko z Elizeusza, spoczął na Eliaszu, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu? Bo potwierdza to, co stwierdziłem, że Bóg przekazuje swoje namaszczenie, swoje błogosławieństwo poprzez naczynia, które ustanowił, które uczynił liderami w zborze. I to jest pierwszy powód, dla którego Bóg daje swoje naczynia, swoich liderów zborowi. Po drugie, ponieważ liderzy, rola liderów jest także ważna i dlatego, ponieważ liderzy stanowią wzorce
dla postępowania innych ludzi. Nie wszyscy się buntują przeciwko liderom. Nie wszyscy. Są tacy i biada im. Takim ludziom należy raczej współczuć, bo to się źle skończy, prędzej czy później. To się źle skończy. Są też ludzie, którzy zapatrują się, że tak powiem, na liderów i chcą naśladować liderów. Apostoł Paweł powiada, bądźcie naśladowcami moimi. A więc to nie jest coś złego wzorować się na szlachetnym postępowaniu liderów. Mówić i postępować, jak postępują liderzy. Powiadam, pod warunkiem, że oni postępują godnie, w sposób prawy. To nie jest tak, że my nie możemy się wzorować na naszych liderach. Ja muszę powiedzieć, że także w życiu miałem wielu, na których się wzorowałem. Potem może nawet zawiedli mnie, ale to nie ma znaczenia. Wzorowałem się na wielu, wielu, których usiłowałem naśladować. W ich gorliwości, w ich poście, w ich modlitwie. Dlaczegoż nie naśladować w tym względzie liderów? Dlaczego? My się uchwyciliśmy, albo wielu się uchwyciło tego jednego nieszczęsnego, źle zinterpretowanego słowa. Przeklęty, kto ufa człowiekowi. No ale to trzeba właściwie rozumieć i trzeba czytać cały kontekst tego miejsca. My wiemy, o czym tam jest mowa. Rozumiemy to. A więc, kochani, tak to jest, że w życiu, a zwłaszcza młodsza generacja, lubi się wzorować na swoich liderach. Lubi się wzorować na swoich liderach. Popatrzcie choćby na jeden przykład. Król Saul. Król Saul wyruszył na walkę z Filistynami. I kiedy Filistyni nadciągnęli, kiedy Goliat stanął na wzgórzu, Saul zamiast ruszyć do walki z nim, pamiętacie, co robił? Jako lider pierwszy się odwracał i uciekał. A za nim uciekało całe wojsko. Wzorowali się nad nim. Bo on jako lider uciekał, to oni także uciekali. W końcu Saul powiada, dam córkę moją każdemu, kto pójdzie walczyć z Goliatem. Nawet na córkę nikt nie reflektował. Bo on nie dawał dobrego przykładu. Uciekał i uciekali za nim ci, którzy go naśladowali. Ale oto pojawia się młodzieniec, pomazaniec pański, Dawid. Co? On będzie urągał zastępów Pana? I pamiętacie, co się wydarzyło. Poszedł i powalił Goliata. I gdybyście czytali dalej, to byście zauważyli, że natychmiast zebrało się wokół niego tylu żołnierzy dzielnych, odważnych, że potrafili pokonywać całe armię, bo oni mieli wzór w swoim liderze. A więc od tego, jaki jest lider, zależy też, jak będą go naśladować ci, którzy po nim przyjdą. Ja ubolewam, że może nie dla wszystkich byłem właściwym przykładem, właściwym wzorem, choć się o to modliłem. Panie, aby moja posługa, aby moja służba, moje ślady, które zostawiam, były dla tych, którzy po mnie przyjdą i za mną będą iść, wzorcowe, przykładne. Tak jak Paweł powiedział, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A więc to jest ważne. Ważne jest, kim są liderzy. Dalej, liderzy to są też ludzie, którzy tworzą wzorce życia. Tworzą wzorce życia, a więc bardzo często bywa tak, że ludzie patrząc na liderów, na tych, których ustanowili, których wybrali, robią to, co oni robią. Robią to, co oni robią. Powiem wam tak, jeśli się chcecie zapytać o jakiś zbór, to zapytajcie się mnie najpierw o pastora tego zboru. A ja wam powiem już wszystko o całym zborze. Bo są takie zbory, gdzie pastor jest tak luzacki, wszystko można. O, według niego wszystko można, absolutnie wszystko można. No a skoro on takie ma zrozumienie, to jakie ma zrozumienie zbór? Takie samo. Ale z drugiej strony są pastorzy, którzy wpadli w legalizm. Jeśli nie zrobisz tego, nie będziesz zbawiony. Jeśli nie nałożysz... chwileczkę, wycofuję się. Jeśli nie zrobisz tego, nie będziesz zbawiony. A więc narzucili jarzmo, legalizm.
no to oni sami tak postępują. I w związku z tym postępuje, tak rozumie, cały zbór. Bo ludzie się lubią na kimś wzorować. A więc liderzy tworzą wzorzec postępowania. Dlatego modlę się, aby liderzy, których dzisiaj ustanowimy, bo i ja będę w tym jeszcze uczestniczył, żeby byli dobrym wzorem, dobrym przykładem. Żeby to młodsze pokolenie, które teraz jest na szkółce, mogło powiedzieć, ja się wzoruję na moim pastorze. Ja się wzoruję na moich starszych. Na starszych, którzy przywodzą zborowi. To jest zaszczyt, kochani bracia, ale to jest też odpowiedzialność. Bo możemy lud Boży sprowadzić na manowce. No, nie chcę tutaj mówić o czymś, co jak strzała przeszyło w ostatnim tygodniu moje serce. Znam tego człowieka doskonale. Spotykałem się z nim wielokrotnie. Razem się spotykaliśmy, kiedy jeszcze byłem w Warszawie. Tak, miałem zastrzeżenia co do niego, bo jednym z jego argumentów było: wy zielonoświątkowcy zatrzymaliście się na językach i nie idziecie dalej, a trzeba iść dalej, trzeba tupać, deptać po szatanie i tak dalej. No a w tym tygodniu się dowiedziałem, że wraz z całą rodziną przeszedł do kościoła katolickiego. Uważa, że to jest najświętszy kościół katolicki. I zostawił 3000 zbór, więcej nie powiem, nie oczekujcie, ale prawdopodobnie za chwilę większość będzie tam, gdzie jest i on. No tak postępować lider nie może. Nie może, bo ci, którzy go naśladują, na nim się wzorują. Jeśli lider jest prawego charakteru, w sposób prawy postępuje, ludzie będą się na nim wzorować. Dlatego zabiegać będziemy o to, żebyście wy, kochani, którym powierzony zostanie dziś zbór, byli ludźmi prawymi, wzorcowymi. Żeby ludzie się mogli na was wzorować. Bo pamiętajcie, istnieje coś takiego jak reprodukcja. A więc to, kim my jesteśmy, to powoduje, że takimi są ci, którzy po nas przychodzą. Reprodukcja w przyrodzie polega na tym, że jabłoń zawsze rodzi jabłoń. Owca zawsze rodzi owce. Nie może być, żeby jabłoń rodziła gruszki. To już jest nienaturalne. Także jest tak w zborze. Lider rodzi takich ludzi, jakimi on sam jest. Bo ludzie go naśladują. Postępują według jego wzorca. Jeszcze raz wrócę do tej myśli. Apostoł Paweł Bogu dziękował, cieszył się, że w zborze w Kolosach był ład i porządek. Był ład i porządek. Choć nie był obecny ciałem ze względu na uwięzienie, ale ktoś mu doniósł: bracie Pawle, w tym zborze ma miejsce ład i porządek. Liderzy są za to odpowiedzialni. Bez liderów, bez przywódców natychmiast krada się chaos, natychmiast krada się zamieszanie, herezje przeróżne i tak dalej, i tak dalej. Od tego są liderzy, żeby porządkować. Żeby doprowadzić zbór do tego, aby Pan mógł powiedzieć, patrząc na nas, na zbór Betel w Ustroniu, o jakże się cieszę, że w zborze w Ustroniu jest ład i porządek. Ale kochani, to jest zależne od dwóch jakby stron. Zależne to jest od liderów, ale też zależne to jest od nas. Zależne to jest od nas. Bo przecież możemy się zbuntować, jak zbuntował się i buntować się, jak buntował się ten archanioł i doprowadzać do chaosu. On więc zająć postawy wobec naszych liderów. Powiecie, ale mnie się to nie podoba i mnie się tamto nie podoba. Mniejsza o to, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Bo jeśli byśmy chcieli, żeby liderzy tańczyli tak, jak każdy z nas chce, to wiecie, co by było? Chaos. Oni muszą mieć swoją wizję, a naszą odpowiedzialnością jest podporządkować się tej wizji. Błogosławieństwo Boże na nas będzie spływać nie za to, że się nie zgadzamy z ich wizją, ale za to, że choć się nie zgadzamy, jesteśmy ulegli. Prawda? Zauważcie, Dawid świadomy był postawy jego teścia Saula. I kiedy miał okazję zemścić się na Saulu, powiedział tylko jedno, co jest także standardem w moim życiu. Nie będę podnosił mojej ręki
na pomazańca Pańskiego. A któż to jest ten pomazaniec tego, którego Pan poprzez zbór dał, czy dał zborowi? Nie będę podnosił ręki na pomazańca Pańskiego. Pan go ustanowił i Pan ma go prawo odsunąć. Tak czy inaczej, Pan niech tego dokona, bo On go dał zborowi. Co więc mamy robić? Ja myślę, że taka doskonała instrukcja jest zawarta, o co proszę zbór w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale drugim. W pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale drugim. To jest taka doskonała instrukcja przekazana tym, którzy podlegają różnego rodzaju liderom. Przede wszystkim więc napominam, proszę, błagam, zachęcam, aby zanosić, a cały zbór niech powtarza za mną, błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, a dalej jest powiedziane za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. I jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Alleluja. A więc jest to rzeczą dobrą i miłą, aby zanosić błagania i modlitwy za wszystkich liderów w przełożeństwie będących. I proszę, nie myślcie, że chodzi tu o liderów w tym świecie. Tak, tu chodzi o nich. Chodzi o Tuska, chodzi o Komorowskiego. Chodzi o nich. Ale skoro chodzi o nich, to dlaczego nie miałoby chodzić o liderów, którzy nam liderują, którzy nam usługują? Dlaczego miałoby to nas nie dotyczyć? To nas dotyczy. Człowiek pokorny, uniżony, taką postawę reprezentuje. Człowiek nawiedzony przez ducha buntu? Nie, ponieważ nie jest według mnie, ja się z tym nie zgadzam. Pokroicie mnie, ale ja nie ustąpię. To nie jest duch Chrystusowy. Prawda, że nie? No, więc skoro nie, no to co mamy robić? Modlić się, nawet jeśli nam się coś nie podoba. A jeśli to, co się nam nie podoba, okaże się być wolą Bożą, to prędzej czy później albo lidera Bóg zmieni, albo lider się zmieni. Jedno i drugie jest właściwe. Nie przykładajmy do tego ręki, żebyśmy przypadkiem nie walczyli z pomazańcami Pańskimi. Kochani bracia i drogie siostry, czasy, kiedy pastor, lider był wycieraczką, dawno przeminęły z poprzednimi pokoleniami. Kiedyś tak było. Ja sam na własne uszy słyszałem w jednym zborze usługującego jednego, dzisiaj mogę powiedzieć, nieodpowiedzialnego brata, który powiedział, że jeśli ktoś chce być pastorem, to musi się liczyć z tym, że każdy, kto będzie wchodził do zboru, wytrze sobie o niego swoje zabłócone buciory. Niech nas Bóg zachowa przed taką postawą. To do niczego dobrego nie doprowadzi. Cieszę się, że mogę mieć nadzieję, że będziemy na tyle ulegli tym, których wybierzemy, iż Pan patrząc z nieba będzie mógł powiedzieć: o, jakże się cieszę, że w zborze w Ustroniu po odejściu pastora Michała Chydzika jest jeszcze lepszy ład i lepszy porządek niż był. No, a wyście już na to powinni dwukrotnie powiedzieć: amen, amen, bracie, niech się stanie. Niech się stanie? Amen.